Dziewczynki! No, Lówka też się odezwała! Ja! W końcu obierzą! Dzień dobry, słodziaki! Dzień dobry! Co tam? Co tam? Lopcia, gdzie ty jesteś? Szkraby dwa moje! Dzień dobry! Co robicie? Hejo, hejo, hejo! Z tej strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj jadę w teren na Dili z Olą Mudry. Właśnie przyjechałam do stajni i zaraz idę po Dilusie, ale jedziemy tylko na stępa. Ola jest po zawodach i Karlosek potrzebuje długiego stępa na rozluźnienie po zawodach, a mi weterynarz kazał, jak najdłużej mogę stępować. W sensie nawet mogę stępować kilka razy dziennie na Dili, byle ona cały czas stępowała, także taki terenik. Idealnie dzisiaj, w ogóle jest tak gorąco. To jest chyba najbardziej gorący dzień w roku. Teraz jest 28 stopni, jutro ma być 30, więc już w ogóle wow. I no, więc idealny dzień na wyjazd w teren do zacienionego lasu. Będzie wspaniale. Mój outfitik na dzisiaj, mój krótki top. Bryczeski z Horse Gloss, pasek z Horse Gloss. I no serio, te topy na taką pogodę, słuchajcie, must have. No i dziewczynki tutaj są, jest godzina 13:30 i ja dzisiaj przyniosę dziewczynkom obiad na dwór i zjedzą sobie tutaj, żeby w ogóle ich do boksu nie sprowadzać, bo jest tak pięknie. Także dziewczyneczki kochane moje, zaraz wam tutaj przyniosę obiadek i zjecie sobie obiadek. No moje, 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 a jak tam nóżka prymusi? Prymusi nóżka bardzo dobrze, opuchnięta nie jest. No, dobra, idę po obiadek dla was. Łosie, dwa. Dila to hit po prostu. Ona już wie, że pora obiadowa się zbliża i ona będzie stała cały czas przy bramie, dopóki jej się nie ściągnie z padoku i nawet nie drgnie. Dilunia! Dzień dobry! Jedziemy w teren, ale to zaraz. Najpierw dam obiad dziewczynkom. Albo w sumie wezmę ciebie. Wezmę już ciebie, Dilka. Zjesz sobie obiad, żebyś sobie jeszcze trochę odpoczęła przed terenem po zjedzeniu obiadku i potem pojedziemy. Tak, chcesz już iść na obiadek? Obiadek! No tak, o tak, tak. Ja wiem, że to jesteś żarłok numer jeden po prostu, nie? No tak. Obiadki podano prosto na padoczek. Żyć nie umierać, co dziewczyny? Tak fajnie dzisiaj macie. Także proszę nie rozrzucać. Jeść ładnie w miseczkach. Tak, i nie walczyć o nie swoje jedzenie. Ty jesz swoje. I proszę grzecznie tutaj być. Prima, o czym ja mówię? Prima. Ona ma to samo, co ty, głupku. Macie tę samą paszę. Obracaj się. Tu. Lówka do siebie. Ej, konie, chodź. Ja was muszę tu rozdzielić. No, ty jesz tam, ty jesz tu i spokój. I proszę mi się tutaj nie wanturować. Każda ma swoje miejsce, a ja idę do Dilutki i idę już szykować sprzęt. I widzę was, obserwuję was, Lówka. Nawet się nie zbliżaj do Primy. Każda ma w swoje miejsce. No, smacznego dziewczynki, prąd wam włączę w razie co. Macie głupie pomysły. No, a co ja przed chwilą powiedziałam, Lówka? Popraw to. Boże. Patrzcie to, Mati dostał paczkę. Jest to paczka z Horze, ze sklepu Horze dla Matiego. Ale ja ją otworzę, bo jedna rzecz jest dla mnie i dla Lilusi, którą dzisiaj wykorzystam. Także od razu to sobie wezmę, a resztę wam pokażę Mati na swoim Instagramie czy YouTubie, co on tam sobie zamówił. W to ja już się nie mieszam, ale moją rzecz, którą Mati mi załatwił, sobie wyciągnę. Uwaga, uwaga, jest to popręg, mój ulubiony popręg z marki Cavalcade. No niestety Dila z poprzedniego wyrosła i ona miała 1,25 m, musiałam kupić 1,40 m, bo ktoś jest gruby. Tak, o tobie mówię. I naprawdę ten popręg służył mi wiele lat, nic się z nim
nie działo i ten jest chyba trochę ulepszony, słuchajcie, bo czuję, że jest trochę grubszy i że ta skóra pod spodem jest taka bardziej mięciutka, także chyba nawet ulepszyli ten popręg. Naprawdę jest genialny, jest anatomicznie wyprofilowany, tutaj ma takie rozszerzenie na klatce piersiowej, co równocześnie rozprowadza nacisk tutaj właśnie na brzuszek i jest ciemnobrązowy, czyli po prostu idealny do mojego siodełka. No i Diluni się naprawdę bardzo dobrze w nim jeździło, także na pewno w tym też będzie git, bo jeszcze tutaj czuję, serio, jak on jest taki mięciutki, ta skóra jest taka delikatna, więc na delikatną skórę i w ogóle całą delikatną Dilusię będzie idealny. No, także dzisiaj Dilka będzie testować sobie ten popręg. Dziękuję, Matiś, jesteś najlepszym chłopakiem na świecie. Dilka się będzie jeszcze szybko inhalować. Będziemy się ogarniać tutaj na myjce, bo sprowadzają konie, także żeby nie przeszkadzać. Więc Dilka się inhaluje, a ja idę po mój wózek i idę szykować sprzęt już. Szybko się szykujemy, siodłamy i jedziemy do lasu. Proszę bardzo, Diluta cała gotowa, jedzie stępować do lasu wyglądając jak na Grand Prix, a co? Mamy nowy czapraczek z Szokemila, w końcu go przymierzyliśmy, bo już trochę tutaj u mnie jest. Nowy popręg i słuchajcie, z trudem go dopięłam, mimo że to jest 140, to jest na pierwszych dziurkach z dwóch stron. Dila to już sprzegięcie z tym brzuchem, naprawdę. Musimy dużo stępować, stój, żeby go zrzucić, ale popręg jest super, tu jest wyprofilowany, także bardzo fajnie na niej leży ten model. Ochraniaczki, kaloszki oczywiście, bo to lubi gubić te podkowy. I słuchajcie, stwierdziłam, że jolo, jadę bez wędzidła. Bo się zastanawiałam, czy zakładać to ogłowie z wędzidłem, czy nie, ale ogłowie z wędzidłem mam czarne, to by nie pasowało do stylówki, a wiecie jak jest, dlatego jolo, jedziemy w brązowym. Nie no, stwierdziłam, że jak jedziemy tylko na stępa, to będzie spoko. Niech też ma fajny spacerek. A to, że wszystko do siebie pasuje, to jest dodatkowy, wcale nie najważniejszy aspekt. Dobra, Dilutka, jedziemy i sobie jedziemy w piękny teren. Dila, no przestań mi tą trawę jeść, zostaw to. Ja wiem, że to jest długa, ale ty masz teraz iść. A nie żarcie, co? Głodzisz konia, przyznaj się. No widać po jej brzuchu, jak ją głodzę. Strasznie wygłodniały koń. Jak tam, Ola? Że tak powiem. Jestem już kontuzjowana, ale to wam opowiem po powrocie. Nie mam paznokcia, nie mam skóry na dłoni. I siły w rękach. Dila wszystko zebrała. No, ja nie mam jak trzymać włosy. I ogólnie jest szybko. Tak. Mamy turbo konie. Ale proszę, jak ładnie. Chociaż widoczki mamy ładne. Ciężko dogonić tę Dilę. Jezus! Dobry, Karol. Żeby 4 lata jak był grzeczniejszy w terenie niż ty, Dila. Ej, to jest koń, który 4 lata był trzymany w zamknięciu i wyszło dziecko w teren. Właśnie jest tak. Odwala. A ja jeszcze ją wędzidła. Ale jolo, brakowało mi adrenaliny. Także jazda. Nie zaciągaj jej na piesku. Właśnie tak. Ogólnie to jesteśmy w miejscu, gdzie zawsze z Dilą bardzo szybko galopujemy. Bardzo. I ja po prostu czuję Dilę pod spodem. Mocno spiętą. Dile nawet wygląda tak, jakby miała zaraz... Do wystrzału, nie? Tak. Carlos ma chill. Ale ładne pole, to jest tak ładnie. Proszę bardzo.
Wracamy, słuchajcie. Do samego końca Dila chcę kusować. Moja ręka wygląda tak. Ręka pracownika fizycznego. Jestem mokra, cała we krwi, cała bez czucia. Ale słuchajcie, chyba Dila wraca do zdrowia. W takim bądź razie, bo naprawdę tylko byśmy ją puściły na chwilę, to byłaby taka dzida, że nie do zatrzymania. Więc co ja mogę jeszcze powiedzieć, no? Ola, podsumuj ten teren, bo ja więcej już nie mogę powiedzieć. Witam Państwa serdecznie. Teraz ja podsumuję ten teren. Było miło, przyjemnie, w ogóle fajna wycieczka. Zajął nam troszkę ponad godzinkę. Ja się nie zmęczyłam. Dila też nie. Ola. Co czwarta osoba to jest zmęczona. Ona się nie zmęczyła. Carlos też nie. Dila też nie. Więc kto się zmęczył? Ta pani. No. No Diluska chciałaby już pobiegać po prostu. Bardzo by chciała. No i tyle. Jest pięknie. Ciepło. Raz tylko źle skręciłyśmy, więc nadrobiłyśmy trochę trasy, ale... Ale cóż. Myślałam, że Ola się tutaj zna na tych terenach, bo ja w sumie byłam tylko raz. A ja też to byłam raz od tej strony. A. To się wybrały pewnie. Zawsze wałem jeździłam, a teraz zrobili nam nową furtkę i nie muszę jeździć przez ten straszny wał już. Ale to też jest widocznie strasznie. No, nie, Carlos też nie lubi wałem. Ten wał faktycznie jest taki... Najgorzej jak ptaki wylatują na przykład z tej rzeki, która jest koło wału. No, auta jakieś jedzie, nie? No to nie ma gdzie z tym koniem się schować, bo tam jest na auto droga po prostu jedno auto. Mamy wyjazd do teren prosty z naszej stajni tam. No właśnie. Dobra, Dilutka, tylko nie kopnij nas, bo nie chciałabym, żeby Carlosek dostał. Oho, Ola już biegnie do stajni, albo raczej Dila. A to jest w ogóle padok Olgi z tyłu. Olga, pozdrawiamy Cię. Zobacz, jaką masz tutaj burz, jakie chaszcze. Twoje konie tu wrócą, to nie będzie ich widać. Co tam się rozglądasz, Carlosek? O, król wraca do stajni. To mnie boli. Ola już się ewakuowała po prostu. Widać, nasz spacer nie był przyjemny dla wszystkich. Jezu, Dila! Eka. Wszystko boli, wszystko. Słuchajcie, żyjemy. Łatwo nie było, ale zaraz wam opowiem. Zlałam Dilę całą, jak za starych, dobrych czasów. I przyszłyśmy na kulanko i tak oczywiście pierwsze co kulanko musi być, prawda? Po tym męczącym dla Ciebie terenie, tak, dla Ciebie. Także zlałam ją zupełnie całą, bo jest mega gorąco. I taka panierka sprawi, że ta woda ją dłużej pochłodzi. Co, już dobrze? Czy nadal się będziemy nakręcać? Co? Dila? Masakra. Możemy iść teraz na trawkę, jak chcesz. Teraz możesz zjeść trochę trawy, ale czekaj, nie tu, tu nie ma trawy. Panierka wyszła sobie na trawkę, ale za zielonej tej trawki teraz nie mamy, bo jest taka susza, że po prostu masakra. Tutaj była piękna zielona trawka kiedyś, a teraz jest po prostu siano żółte, ususzone. A Dilunia cała w panierce, tak jak lubi, nie? Tak jak lubisz. No, a co się wydarzyło? Wyjechaliśmy dosłownie 50 metrów od stajni i najpierw wyskoczyła nam sarna. No i konie się zatrzymały, po prostu się gapiły w tą sarnę. No i w tym momencie zadzwoniła do mnie mama, no i ja odebrałam ten telefon i mówię, że teraz nie mogę, bo będę zaraz walczyć o życie. No i wykrakałam to sobie, ponieważ Dila nagle, nie wiem co sobie pomyślała, ale zrobiła ten jej standardowy zwrot na zadzie. I poszła mi dzidą galopem w kierunku stajni, ale z takimi brykami, słuchajcie, ja nie wiem jak ja wysiedziałam. W jednej ręce trzymałam cały czas telefon i go nie puściłam, a w drugiej ręce tylko jedną ręką trzymałam wodzę
próbowałam zatrzymać Dila jedną ręką i ten, i ona jeszcze brykała i dawała łeb między nogi i dziki galop, nie? Słuchajcie, nie wiem jak ja to wysiedziałam, ale sama byłam w szoku moich umiejętności jeździeckich, naprawdę, i mojej równowagi. Dilka mnie już nauczyła takiej równowagi przez te wszystkie lata i tych swoich wszystkich wybryków, że naprawdę mogę z dumą powiedzieć, że jestem z siebie dumna, z tego jak to wysiedziałam i że udało mi się tą Dilę jedną ręką zatrzymać i jedną ręką wykręcić z powrotem do Oli. Tym bardziej, że jechałam na ogłowiu bezwędzidłowym. Także no, spoko. No i potem jak już się Dila wyciszyła i trochę mi ta adrenalina zeszła, to zaczęła mnie ręka boleć. Ja patrzę i mi cała dłoń krwawi, straciłam paznokcia, straciłam skórę wokół palca i straciłam skórę tutaj od środka i mi cały ten palec krwawił. Ja w sumie nie wiem jak to się stało, ja nawet nie czułam tego momentu zahaczenia, pewnie przez tą adrenalinę i przez tą próbę po prostu zatrzymania konia. Najlepsze jest to, że moja mama cały czas była na głośniku i słyszała moje dzikie próby zatrzymania Dili, jak się darłam. Dila, stój, stój, Dila, kurwa, stój. Także ona to wszystko chyba słyszała. No i ten, i no Dila bardzo, bardzo chciała biegać, naprawdę. Ona cały czas chciała iść przed Carlosem, cały czas chciała zakusowywać, cały czas chciała coś tam podgalopować. Cały czas ją musiałam trzymać i po prostu ręce miałam mokre od potu, mokre od krwi i drżące od wstrzymania jej. Także nie był to dla mnie przyjemny spacer, ale na co się dziwić. Dilkę trzeba na nowo przyzwyczaić po prostu do spokojnych jazd, bo ona ma teraz full energii przez to, że nie chodzi i trzeba na nowo ją wdrożyć w spokojne jazdy i chillery. Dila już w boksie, nóżki schłodzone, ale fajnie mieć lustro w pasce. Mogę zobaczyć jak okropnie wyglądam po tym cudownym terenie. Ale żeby nie było, naprawdę cieszę się, że sobie wsiadam na Dilusie i serio było spoko, że sobie mogłam na niej po prostu postępować i poczuć się jak na starej, dawnej Dili, takiej chętnej do przodu i w ogóle. Także plusy i minusy, ale i tak się ogólnie cieszę. I teraz oczywiście bierzemy się za sprzęt. Moje postanowienie nie poszło w las i będę o ten sprzęt dbać. Wyczyszczę oficerki i wyczyszczę nowy popręg i go nasmaruję od razu, bo nową skórę trzeba smarować. Także znajdę sobie zaraz olej tutaj jakiś. Może tego z Prestiża go dokończymy. I pięknie zrobię popręg i będę o niego dbała, żeby nam służył jak najdłużej. Tak, postanowienie. Najgorsza część jazdy, czyli sprzątanie po niej. I muszę to wszystko ogarnąć. W ogóle dużym plusem tych ochraniaczy jest to, że są z takiego materiału, że wystarczy je zlać wodą z węża i brud się usunie. Także zrobimy to teraz, czemu nie? Ponieważ wiecie, one nie są żadne materiałowe, ani z jakiegoś długo schnącego materiału, tylko są z takiego materiału cukroksy. Także raz, dwa będą spłukane i raz, dwa wyschną i git. To zaraz to zrobię, a teraz garnę to wszystko. No jak pięknie od razu. Skórzu raz, dwa opłukane. Cudownie. Zaczniemy sobie od popręgu i psikamy oczywiście moim ulubionym mydełkiem. Tak, i z drugiej strony. Muszę sobie jakieś takie haki kupić, gdzie będę mogła wieszać sprzęt typu właśnie ogłowia, popręgi i będę mogła je ze spokojem czyścić, no bo serio nie mam gdzie. A na tej drabinie to tak kiepsko. Dobra, popręg schnie i teraz czas na buty, które wyglądają obleśnie. Są tak zakurzone. Ale mydełko sobie poradzi, słuchajcie, ze wszystkim. I tutaj czaprak też schnie. Zobaczcie, jak Dila się spociła. Jest cały mokry. Jest mokry, jak ściera ten czaprak. No ale słuchajcie, że dzisiaj mega gorąco. Więc nie dziwię się, ona też była mega najarana. No i budki, popręg, coś glancuś, błyszczący, gotowe na kolejną cudowną jazdę. Nielutka, mam bananka dla ciebie. No mam bananka, no proszę.
No proszę, ale zostaw moje biedne palce. Dobry bananek. No pyszny. No pyszny, daj ten kantar. Oddawaj. Czekajcie, muszę drugą ręką to ściągnąć, bo tam jeszcze tak boli, że masakra. Bąbelki! Wracamy! No chodź szybciutko! Chodź szybko! Dalej, dalej, dalej! Run. Szybko, szybko, szybko! Jajku! Wracamy do stajni! No dzień dobry ponownie, kochane moje pyszczki. No jak się było, jak się stało na dworze cały dzień? Fajnie? Dobra, muszę znowu jakoś dać radę je wziąć razem, moją biedną, bolałą ręką i potem wrócić po te wiadra. Co to? Co twoje wiadrolowka robi tam? Co? Kto je tam dał? Skrzaty leśne, co? Na pewno nie lowka. Dobra, idziemy. Idę obdarzyć jeszcze dziewczynki dobrociami. Lowcia! No primcia, ty też po marcheweczce. Wrzucę ją do żłobu, bo lepiej im się je ze żłobu, żłoba. Proszę bardzo, primusia. Indilutka, chodź po... No chodź! Dla ciebie też pietrucha, proszę bardzo. Pyszny, w całości, nie? Jak zawsze. No ugryźć porządnie. No. Dobra, to by było na dzisiaj tyle, słuchajcie. Ja uciekam na zajęcie, muszę się jeszcze umyć i ogarnąć. Wziąć Matemu paczkę. I lecimy. Nara!